Hej, witam Was serdecznie. Każdy zadawał sobie pytanie, czy to go spotka. Uważał, że musi przechorować i generalnie to nie jest do uniknięcia. No ale tak gdzieś w głębi duszy myślałem sobie, że uda mi się obronić przed chorobskiem. No ale niestety, jak widać na załączonym obrazku, nie. Jestem teraz w szpitalu, dzisiaj nawet w dyżurze. Źle się poczułem. Teraz jestem po serii badań, po tomografii komputerowym, po angioteka, no i teraz kroplówki są toczone. Badania mam zrobione, podniesione są dedimery, a więc stąd ta potrzeba zrobienia angioteka, żeby wykluczyć zatorowość płucną. No i ważne jest to, żeby zobaczyć, jaki jest obraz płuc, czy jest ten efekt matowej szyby, czy nie. Ciężko się mówi. Wiadomo, że ta maseczka też swoje robi, ale na razie, jak do tej pory, dosyć dobrze saturuję, bo około 94. Będę z Wami codziennie, ponieważ no, będę musiał się poleczyć, więc codzienne vlogi pojawią się. Będę omawiał to, jak się czuję, jakie zmiany odczuwam w swoim organizmie, a także czy jest poprawa, czy nie. Musicie mi wybaczyć, bo będę musiał troszeczkę zmniejszyć swoją aktywność teraz na motoambulansie, dlatego że 14 dni co najmniej takiego leczenia będzie. Ale część filmów jest już przygotowanych, więc zadbam o Was, kochani. Trzymajcie się i bądźcie bezpieczni. Pamiętajcie o tym, że licho nie śpi. Pozdrawiam Was. Hej.